na debacie porozmawiamy sobie z jednej strony o problemach lokalnych. Tutaj poproszę Państwa o przedstawienie tego. My trochę o wnioskach systemowych. I myślę, że to nam zajmie około 30-40 minut, a potem proponuję, żebyśmy sobie trochę podyskutowali, pozadawali pytania, bo czuję, że jest taka potrzeba w społeczności naszej tutaj małej, która się wytworzyła. Mimo wszystko, jednak ja do tego parlamentaryzmu jeszcze, zanim tą debatę zaczniemy, to naprawdę ja tak żałuję, że miasto nie wystąpiło Piotrków o to, żeby tutaj zebrał się Sejm z Senatem. No, jest rocznica wspaniała. Zgromadzenie narodowe. Tak, powinno to nastąpić. Ja myślę, że napiszcie petycję do Sejmu. Na waszym miejscu bym napisał petycję do nowego Sejmu, żeby zrobił tutaj obrady, prawda? Rocznica minęła, bo 1493 to było pierwsze parlamentarne zgromadzenie Sejmu i Senatu. Ale naprawdę Piotrków jest godny tego, żeby ugościć Sejm i Senat tutaj. Może rok po tej rocznicy, może nowy Sejm, nowy Senat by tutaj przyjechał. Ogólnopolska wspaniała rzecz. Można to załatwić petycję. Dobrze, panie prezesie. Słuchajcie, no większość z was tutaj zdaje sobie z tego sprawę, z czym my się borykaliśmy. Większość z was tutaj jest, która nam jakby gdzieś tam albo kibicowała, albo gdzieś była z tego z boku. No, część rzeczy już tutaj zaczęliśmy mówić odnośnie naszego referendum i rzeczy, które nas jakby dotykają. Ale pierwsze za każdym razem takie słowo, które gdzieś napotykam na ulicy wśród ludzi, to jest, czy chcieliśmy tego referendum? No, naprawdę, szczerze powiedziawszy, za każdym razem mówię, nie, my nie chcieliśmy tego referendum. Tylko my chcieliśmy odwołania prezesa ciepłowni i rady nadzorczej. I słowa przepraszam, nic więcej nie chcieliśmy, my chcieliśmy tylko tyle. Niestety, z jakichś przyczyn, ktoś po prostu zlekceważył nas. Najnormalniej w świecie zlekceważył nas. I to była konsekwencja tego, że musi być to nastąpić to referendum. To jest to dokładnie, o czym kolega mówił podczas warsztatów, że ta władza lokalna musi się zacząć budować. I jeżeli my nie będziemy wierzyć w to, co chcemy zrobić i chcemy jakby zmienić to miasto, to po prostu to możemy dać sobie spokój z tym. Ja się nie godzę na to, żeby nie było żadnej debaty takiej publicznej, konsultacji społecznej, bo dla mnie demokracja to wiąże się z dialogiem. I nie godzę się z tym, żeby takie inwestycje jak budowa mediateki, jak budowa ciepłowni w takim kształcie nie odbyła się z dialogiem wszystkich stron. Bo to, czy ona ma być w takim kształcie, czy w innym kształcie, ktoś może oczywiście zdecydować, ale to społeczeństwo, jako my mieszkańcy, płacimy za to kredyt, jeden za mediatekę, drugi teraz za ciepłownię i to my bierzemy za to zobowiązanie. I my musimy wiedzieć, za co płacimy. W mojej ocenie wszystkie te rzeczy, działania są takie, że u nas oddolnie zabija się tą demokrację. Bo nasz przykład, który nas dotknął, gdzie zebraliśmy odpowiednią ilość głosów, zebraliśmy ponad 7 tysięcy podpisów, prawie 8 tysięcy. 2200 podpisów z jakichś przyczyn ktoś odrzuca, to jest coś niebywałego. Ja tego nie zrozumiem. Nie rozumiem tego, naprawdę. To jest zabicie demokracji. Zabicie demokracji takiej oddolnej, czyli tej naszej, którą my chcieliśmy zmienić to miasto. Dzisiaj jesteśmy już po dłuższym jakby takim procesie, bo widzimy, że ta demokracja u nas jest no nie dla obywatela. Ona jest na papierze. Ona jest dla bogatych. Bogatych to jedno, ale to nie jest jakby ten, tylko ona jest dla osób, które mają widzieć, że jest w konstytucji, jakieś zapisy są zapisy w różnych ustawach. Ale kiedy sięgamy po to, tak jak my sięgnęliśmy po tą demokrację w postaci referendum, nagle okazuje się, że trafia coś do osób, które mogą odrzucić 2000 podpisów. My się borykamy, bo nie wiemy, gdzie mamy się zgłosić, żeby napisać
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odwołanie. My codziennie, znaczy codziennie, no w momencie wtedy, kiedy koło tego gdzieś tam procedowaliśmy tego wszystkiego, napotykaliśmy najróżniejsze problemy, bo nie ma instytucji, nie ma miejsc, gdzie możesz się zwrócić, żeby ktoś ci pomógł napisać pozew sądowy w sprawie referendum odwołujący się na komisarza. A do tego, kiedy to już nawet udało się zrobić, właśnie dzięki mieszkańcom, bo to mieszkańcy nam pomogli napisać to, napotkamy na następne rzeczy, bo w ustawach i wszędzie okazuje się, że jest zapis, że to ma być natychmiast zrobione, ale nie ma daty, ile natychmiast. Sąd Najwyższy miał 3 miesiące, 4 miesiące, co to jest natychmiast? Sąd Najwyższy teraz ma w styczniu posiedzenie i ma jakby podnieść naszą skargę, czy za, czy przeciw. Czyli tak naprawdę 7 lutego my składamy wniosek referendalny, minie prawie bez mała rok do czasu do tego, kiedy zostanie jakby rozstrzygnięte. Czy to jest demokracja? W mojej ocenie to nie jest demokracja, bo ona właśnie w taki sposób jest zabijana oddolnie. Kiedy ktoś pyta mnie, czy ja chciałam tego referendum, to też odpowiem, że nie chciałam tego referendum. Miało się to wszystko skończyć na proteście w styczniu. Niestety, ponieważ nasze postulaty nie zostały spełnione, pokazano nam, brzydko mówiąc, środkowy palec na sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. To tak naprawdę kwestią honoru, najmniej dla mnie, ale myślę, że też dla pozostałych członków naszej grupy RPT-23, jak również mieszkańców, było zorganizowanie tego referendum. Musicie Państwo wiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś taki jak ja, Szary Kowalski, sięga po takie narzędzie jak referendum i nie ma zielonego pojęcia, jak wyglądają procedury, musi się tego wszystkiego nauczyć, zaznajomić z tym i tak dalej. To nie jest wszystko takie łatwe i proste, jak się wydaje przeciętnemu urzędnikowi w mieście w Piotrkowie Trybunalskim, temu, który siedzi po drugiej stronie tej propagandowej tuby i nas wyśmiewa, że nie potrafiliśmy zebrać podpisów i tak dalej. Tego trzeba doświadczyć, trzeba posmakować, żeby zobaczyć, jak w praktyce to narzędzie, które mamy zapisane w Konstytucji i w wielu różnych ustawach, de facto funkcjonuje. Mówi się, że demokracja to jest owca i dwa wilki, którzy dyskutują, co będzie na obiad. I w moim odczuciu jest to bardzo adekwatny cytat do tego, co w Piotrkowie Trybunalskim ma miejsce, bo tak naprawdę mamy narzędzie, ale z każdej strony jesteśmy blokowani. Cały czas walczymy, nie poddajemy się, bo im bardziej mamy pod górkę, tym jeszcze bardziej jesteśmy zmotywowani do tego, żeby działać, żeby walczyć, żeby dociągnąć pewne sprawy do końca, ale tak jak mówię, ja do tej pory byłam takim, siedziałam na kanapie, obserwowałam pewne rzeczy z boku, grzmiałam, prowadziłam szerokie dyskusje na w portalach społecznościowych, aż w końcu poczułam w sobie impuls do tego, żeby zrobić coś więcej. Te ceny ciepła w Piotrkowie Trybunalskim były takim impulsem, ale do tej pory interesowałam się polityką ogólnokrajową, a nie tą lokalną. A przecież tak naprawdę tutaj mieszkam, tutaj żyję. Do tej pory żyłam w przeświadczeniu, że to wszystko, co ma miejsce, te ceny i tak dalej, opłaty, koszty życia, to jest działanie centrali. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, owszem, jest jakiś wpływ, ale w dużym stopniu to, co robi nasz samorząd, decyzje, które są podejmowane przez najwyższe władze tego miasta, mają największy wpływ na mój portfel, na Państwa portfele, na nasze życie tutaj lokalnie, na to, czy mamy jakieś perspektywy, czy nasze dzieci mają tutaj jakąś przyszłość, czy mamy jakieś pole do manewru, do rozwoju. Bo na tą chwilę tak nie jest niestety. Żeby poczuć ten progres, to wystarczy wyjechać do Radomska, wystarczy wyjechać do Tomaszowa Mazowieckiego, żeby zobaczyć, jak na przestrzeni lat
to jest krótki okres czasu, zobaczyć, jak te miasta i te rejony się rozwinęły, jaki tam jest progres. Przykro, dla kogoś, kto ma sentyment do tego miasta, ja jestem osobą, która bardzo dużo podróżowała w swoim życiu, mieszkałam w różnych rejonach Polski, jak również poza Polską. Mam rodzinę również poza Polską. Przykro mi się patrzy na to, co się tutaj dzieje. Przykro mi i serce mnie boli, kiedy widzę, jak to miasto umiera powoli. I przykro mi jest też, że ludzie wykazują taką apatię, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, boją się o siebie walczyć. Boją się sobie pomóc, boją się rozwijać, boją się korzystać z narzędzia demokracji. To jest przykre. Zastanawiam się, dlaczego ci ludzie się boją. Czy ta władza nasza jest aż taka groźna, taka straszna? Wydaje mi się, że chyba nie taki diabeł straszny, jak go malują tutaj wszyscy. Bo gdyby tak było, to być może nie siedzielibyśmy tutaj i nie prowadzili warsztatów, szkoleń i nie rozmawiali na ten temat. Natomiast to jest bardzo ważne i na tym mi przede wszystkim zależało w momencie, kiedy żeśmy, bo to już praktycznie rok czasu mija od protestu, zależało mi na tym, żeby Piotrków Trybunalski, nawet żeśmy tak w żartach mówili w naszej grupie, żeby Piotrków Trybunalski odpalił ląd w całej Polsce i pozostałym miejscowościom. Tak się też stało. Mamy kontakt z wieloma grupami, które również zainicjowały referenda w swoich miejscowościach, jak na przykład Bartoszyce. I aktualnie znajdują się na tym samym levelu, na którym znalazł się Piotrków Trybunalski. Sprawa utknęła w sądzie i co dalej, nie wiadomo. Wydaje mi się, a raczej jestem pewna, że przede wszystkim przepisy, które tutaj są nakierowane na tego Kowalskiego i Nowaka, powinny być w dużym stopniu zmienione w taki sposób, aby ta forma demokracji i tego narzędzia była bardziej przystępna. Żeby wszyscy ludzie mogli z tego narzędzia swobodnie korzystać i żeby nie bali się z niego korzystać, bo to jest ich elementarne prawo, które mają zapisane w Konstytucji. Mam nadzieję, że te próby nowelizacji ustawy o referendach zakończą się w końcu sukcesem i że wcześniej czy później instytucje, które o to walczą, uda im się to zrealizować, bo to jest bardzo ważne. Ktoś, kto nigdy nie inicjował referendum, nie zdaje sobie sprawy, z czym trzeba się zmierzyć, żeby takie referendum prowadzić lokalnie, a jeszcze prowadzić takie referendum raptem garstką osób zaangażowanych, ambitnych, ile trzeba też poświęcić ku temu, żeby robić to referendum, bo tak naprawdę to, że my tutaj siedzimy, to jest też zasługa naszych bliskich, osób, które nas wspierają, wszystkich dookoła, których tutaj nie widać, bo widzicie generalnie zazwyczaj mnie, Mariusza, widzicie członków niektórych naszej grupy, ale tak naprawdę nie widzicie tych osób, które też robią bardzo dużo, a których nie widać. Ale widać ich pracę, widać efekt, widać zaangażowanie. Bardzo się cieszę z tego, że udało nam się to zrobić i udało nam się stworzyć taką grupę w Piotrkowie Trybunalskim, co dotąd, tak samo jak i zorganizowanie protestu, na który przyszło prawie 2 czy 3 tysiące osób, dotąd wydawało się nierealne. Mam nadzieję, że uda nam się i że stanie się w końcu realne to, że być może przez takie inicjatywy, przez uświadamianie mieszkańców uda nam się tą władzę lokalną w końcu zmienić w tym mieście, bo Piotrków jest tego warty i my jesteśmy tego warci i my na to zasługujemy. Zasługujemy na nowe możliwości, na świeżość, zasługujemy na mądre decyzje, zasługujemy na kompetentnych ludzi, nie na kolesiów, którzy są przy panu prezydencie, bez jakichkolwiek kompetencji, nie potrafią merytorycznie odpowiadać na zadane pytania, dla których zyski są zyskami, straty są zyskami ujemnymi i tak dalej, i tak dalej. I ludzie, którym będzie zależało na tym mieście i których działania my będziemy czuć,
ale nie w kieszeni. Bardzo o tym marzę, żeby w tym mieście żyło nam się przyjemnie, żebyśmy mieli dużo możliwości, żeby nasze dzieci nie chciały stąd uciekać, bo nam też jako rodzicom na tym mimo wszystko zależy. Owszem, życzymy jak najlepiej naszej młodzieży, żeby się dalej rozwijali, kształcili gdzieś w większych miastach. Natomiast gdzieś tam na dnie serca chcielibyśmy, żeby te dzieciaki tutaj kiedyś wróciły, żebyśmy nie musieli gdzieś kursować na drugi koniec Polski, widywać wnuki i tak dalej. Życzę nam tego rozwoju i życzę nam tego progresu i bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, za pomoc, za dobre słowo, bo to jest bardzo ważne. Czasami jest trudno, jest ciężko, ale tak naprawdę to dzięki Wam i Waszemu wsparciu my tutaj jesteśmy i my przede wszystkim robimy to dla Państwa, również dla siebie, ale zależy nam na tym, żeby było tutaj dobrze. Jest takie powiedzenie, które za każdym razem nam towarzyszy, że bierność to przyzwolenie. I tak jest. I za każdym razem to każdemu to mówimy, że bierność to przyzwolenie. I jeżeli każdy z nas będzie biernym takim osobą, która siedzi w mieście na kanapie, narzeka, że tu się nic nie da i tak dalej, to znakiem tego to jest to przyzwolenie. A ktoś na tym korzysta. Ktoś na tym korzysta na tyle, że ma bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć proste. I dlatego tę bierność nie możemy akceptować. Ja, słuchajcie, z racji zawodu ponad 20 lat uczestniczyłem w takich spotkaniach wójtów, burmistrzów, u marszałka, u wojewody. I przez 20 lat zjeżdżali się wszyscy prezydenci, wójtowie. Wiecie, kogo nigdy tam nie spotkałem? Koniaka. Nigdy go tam nie spotkałem. To dokładnie pokazuje, że nie ma żadnego dialogu, jest tylko i wyłącznie myślenie o własnym funkcjonowaniu. Ja chcę powiedzieć, że my na pewno nie poprzestaniemy i dalej będziemy jakby to ciągnąć. Nasza idea, która teraz jest jakby z referendum i czekamy na wyrok NSA, mam nadzieję, że on będzie naprawdę korzystny dla nas. I tak jak tutaj kolega mówił podczas konferencji, to będzie korzystne nie tylko i wyłącznie dla nas, dla Piotrkowa tylko Trybunalskiego, ale dla całej Polski. Bo to otworzy drzwi dla całej Polski pod względem procesów i procedowania, to co nas jakby spotkało. Dlatego to jest takie ważne. Ale my idziemy krok dalej i piszemy skargę do Strasburga na przewlekłość całą, która ma miejsce. Dlatego, że nie godzimy się z tym. To jest kwestia nasza z całym procedowaniem, która miała miejsce. Co z tego wyjdzie, nie wiemy, ale po prostu nie poddamy się i dalej będziemy to robić. Na pewno wiem o tym, że mamy fantastyczną grupę i chcę Wam to też jakby powiedzieć. Gosia? Jacek? Krzysztof? Drugi Jacek? Marzeny nie widzę. Marcin. Kto się tu jeszcze wymieniać jakby z grupy? Chyba Tomek. Słuchajcie, to jest fantastyczna grupa, którą stworzyliśmy. Ona się powiększa. I to, co było na warsztatach, idziemy krok dalej. Składamy teraz wniosek, czy procedujemy uchwałę w postaci tej godziny parkowania darmowej, pierwszej. Będziemy to składać, będziemy zbierać podpisy, znowu nas będzie widać gdzieś, ale chcemy zadbać o to miasto na tym etapie, na ile to możemy. I to będziemy dalej robić, i to Wam gwarantujemy. Temu grudzień, tak? Słynna obwodnica Piotrkowa, akurat ja byłem zaangażowany w to. Słuchajcie, mieliśmy 2 tygodnie, żebyśmy napisali protesty, tak? Żebyśmy złożyli zastrzeżenia do tego projektu. I co? Nie ma tej obwodnicy. I wiecie, ile wpłynęło? 1000 podpisów. Mało tego, miasto zamknęło o 15:00 siedzibę miasta, żeby tego nie można było złożyć. Mailowaliśmy, wysyłaliśmy. Do tej pory nie ma obwodnicy, która miała wyburzyć kilkadziesiąt, a może kilkaset domów, która miała kosztować 500 000 zł. Ale mieszkańcy się zebrali. To chciałem tylko przypomnieć, że mamy duży potencjał ludzi. I to, co było tak samo rok następny, ten protest pokazał,
że ludzie są niezadowoleni i na pewno się nie zgodzę z tym, co mówisz, że się nie da, że nie da się, bo w tym kraju jest właśnie nie da się. System zarządzania Piotrkowa, ja myślę, że tutaj rozmawialiśmy z panem i innych takich miast, polega na systemie tak zwanym biurotowskim. Jasne. Dokładnie tak. Ci państwo, którzy zarządzają tym miastem, oni jeszcze nie wyszli do tej Europy. Oni tam dalej stoją. Drodzy państwo, ja przepraszam, że to powiem, akurat byłem zawsze z drugiej strony, ale w swoich działaniach, bo ja to zobaczyłem, przepisy w tym kraju mamy z tamtego systemu. Jeśli mamy takie mentalności ludzi, którzy straszą, jak można kogoś straszyć, proszę dokładnie, państwa? Dokładnie, w XXI wieku, kiedy mamy proszę państwa, w kodeksie pracy, ja miałem problem osobiście ze starostwem powiatowym. Przepraszam, chcieli mnie zablokować. Nie udało się. Cały czas prowadzę firmę tam, gdzie prowadzę. Miałem problem ze starostą w Tomaszowie. Wygraliśmy proces po 4 latach. Można? Proszę państwa, pokazuje to, że możemy zrobić się, a to są jednostki. Tylko w grupie siła. Tak, Krzysiu, zgodzę się z tobą całkowicie, tylko jest jedna rzecz. Porozmawiaj w tej chwili z ludźmi. Ja rozmawiam nieraz z kolegami, ze znajomymi. Ale ja rozumiem, tylko, Krzysiu, ten zapał, który był po proteście, to tego zapału jest pół na pół już w tej chwili. Nie, do końca, przepraszam, ja tylko powiem, ja tylko chciałem powiedzieć. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi, bo zbieraliśmy podpisy. Jakby byli zadowoleni, to byśmy nie zebrali. Ale, Krzysiu, to się ale sekundę, ja rozumiem, ale jeszcze raz, bo widzę. Pani Natalia, pan Grzegorz, dobrze? Tak? Dobrze zapamiętałem? Bardzo dobrze, dziękuję znana bardzo. Znana jesteś. Dziękuję bardzo, miło. Nie, ja właśnie skieruję się teraz z pytaniem bezpośrednio do ciebie, Krzysztof, właśnie ze względu na to, jaką prowadzisz firmę, jak jesteś ważną osobą i jak bardzo brakuje wielu geodetów w Piotrkowie. Mówisz świetnie, cieszę się, jestem dumna, że jesteśmy razem właśnie wszyscy różni w tej inicjatywie i właśnie chciałabym teraz do tego podejść publicznie, żebyś znów, żebyśmy my cofnęli się do problemu pani Danuty z ulicy Parafialnej. Tak do tego, który wtedy zostawiłeś ze względu właśnie tych blokad, które cię dotknęły. Do pani Danusi, która jest od 2019 roku gnębiona przez Urząd Miasta, została pobita przez pana Bogdana M. pseudonim, wiecie jaki lew? Doktor Leningradzki. I teraz dokładnie wiesz, Krzysztof, jaką sprawę mi chodzi. Byłeś, mierzyłeś, mówię dzisiaj to pobieżnie przy wszystkich i bardzo proszę jako inicjatywa referendalna, jako my wszyscy, jako te deklaracje dla ludzi, otwórzmy się na program pani Danuty, wróćmy do tego i udowodnijmy, że miasto nie może okradać ludzi, którzy w 1977 roku kupili swoją działkę, a miasto chce teraz zmienić te grunty właśnie pod tym deweloperem. Chciałabym dzisiaj jeszcze raz nagłosić ten problem. Wiem, że doskonale go pamiętasz, masz mapę kartograficzną, zresztą również sprawdzałam twoją pracę, jestem z ciebie naprawdę dumna. Wiem, dlaczego nie zostało to przez ciebie wtedy dociągnięte. Jesteśmy teraz grupą, tak jak wspomniałeś, w grupie Siła i mam nadzieję, że wszyscy się do tego ustosunkujemy i na następnym spotkaniu teraz bądź w końcu pojawimy się właśnie tam, gdzie powinniśmy być jako grupa i pomożemy tej emerytce, która jest gnębiona, nachodzona, została pobita w Urzędzie Miasta. Panie Grzegorzu? Znaczy, ja mam bardziej pytanie do obu panów. Pytanie, a może bardziej też taki... Zadam, powiem, a potem rozważymy. Ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem referendów, ale jednocześnie widzę w referendach bardzo duże niebezpieczeństwo do blokady wszystkiego. To znaczy, to jest to, co tam pan wspominał na temat tej spalarni śmieci. No, gdzieś ta spalarnia musi być. No, jedni nie chcą, drudzy nie chcą. Taki gorący kartofel i w końcu to nie, no, autostrady też nie. Wszyscy byśmy chcieli nimi jeździć, gdzieś ona musi iść. Obwodnica też, nie? No wiadomo, no bo jak mi tu będzie za oknem obwodnica, ja bym wolał, żeby była tam dalej. Ale tam dalej mieszka kto inny, to mu też jest za oknem. I czy widzicie możliwość jakiegoś bezpiecznika na to, żeby też nie działy się takie rzeczy, żeby inwestycje infrastrukturalne nie przepadły właśnie przez to, że będziemy przerzucać. No bo jesteśmy wszyscy tutaj za tym, żeby te referenda były jak najłatwiej, jak najprościej zorganizować, żeby tej ilości ludzi. Tylko, że w tym momencie jest
jak zabezpieczyć to, żebyśmy mogli mieć, nie wiem, elektrownię atomową, bez której zdechniemy za chwilę nasz kraj. Zobaczycie za 10 lat, będziecie się 3 razy zastanawiać, czy chcecie się napić tej gorącej wody, którą nałapaliście z deszczówki, dlatego że włączenie będzie was tyle kosztowało. Okej, okay, panie Grzegorzu, panie Grzegorzu, jasne. Rozumiem, już jasne. Przyjęliśmy to pytanie. Ja tutaj, pytanie pani Natalii, myślę, że w podgrupach po już rozmowie. Tomasz, chcesz odpowiedzieć na pytanie? Tak, oczywiście, bo ja osobiście, ja wspomniałem o tym w warsztatach, że jeżeli taka inicjatywa jest albo robiona przez miasto z pieniędzy miejskich, albo na gruntach miejskich, to wtedy nie ma problemu ze zrobieniem referendum. A ja mówiłem, że ja osobiście uważam, że na gruncie konstytucji powinniśmy mieć nawet prawo, że mamy prawo na gruncie konstytucji nawet zagłosować przeciwko prywatnej, na prywatnym, jeżeli jest duże oddziaływanie na naszą gminę. Ja bym chciał takiego rozwiązania ustawowego. I oczywiście jest pewne ryzyko, ale to ryzyko uważam, że powinniśmy rozwiązać nie odbierając nam, czyli mieszkańcom, możliwość zdecydowania, że mogą nam tu bez naszej zgody zbudować coś złego, tylko doprowadzić do sytuacji... Ale kto rozważy, czy to jest złe? Tak, ale elektrownia atomowa, przyjmijmy, ja na przykład się nie boję, mówię to, co rząd w tej chwili propaguje, że jedźmy do Hiszpanii... Panie Grzegorzu, ale rozumiem. Ja rozumiem pytanie. Jakby to oczywiście tyczy się też elektrowni atomowych. Natomiast jeżeli najpierw skończę ten wątek ze spalarniami czy innymi zakładami utylizacji śmieci, ja uważam, że rozwiązanie jest takie, że przecież istnieją spalarnie, istnieją metody przetwarzania odpadów, które nie tylko są takie, że ich negatywny wpływ na środowisko jest zminimalizowany, to jeszcze w dodatku mieszkańcy czerpią z tego dodatkowe korzyści, czy to w postaci ogrzewania domów, tańszego prądu. Różne są tu metody. Na przykład, nie wiem, czy pan wie, w Wiedniu, w centrum miasta... Ale też nie wchodźmy w metody, dobra? Tak. Bo już powoli musimy zmienić. Ale chodzi mi o to, że rozwiązaniem będzie to, że jeżeli, tak jak według mnie konstytucja nam gwarantuje, a co w praktyce nie mamy tego danego, moglibyśmy zdecydować o każdej inwestycji, to po prostu inwestor musiałby poczynić pewne nakłady, pewne zapewnienia dla mieszkańców, które zagwarantowałyby nam jakieś korzyści i zagwarantowały nam, że ta szkodliwość tej inwestycji nie będzie tak duża i że będzie maksymalnie zminimalizowana. I jestem przekonany, że wtedy wiele z tych inwestycji po prostu byśmy zgodzili. Zresztą akurat śmieci to jest kwestia tego, że nam z Europy je złożą. A co do elektrowni atomowej, bo to jest trochę podobny problem. Ja tu akurat jestem wielkim optymistą i w tym optymizmie utwierdzają mnie badania, bo badania wskazują, że gdyby mieszkańcom większości gmin w Polsce zadać pytanie, czy na terenie ich gminy zgodziliby się na elektrownię atomową, to większość tych gmin by się na to zgodziła, bo zdaję sobie sprawę z tego, że ryzyka, jakie niesie za sobą elektrownia atomowa, tak naprawdę jest dużo mniejsza niż elektrownia węglowa, która jej szkodliwość jest na co dzień po prostu większa. I też nie wchodźmy w całą szkodliwość elektrowni. Tak, ale chodzi mi o to, że mieszkańcy zdają sobie sprawę, że mieliby z tego korzyści. Jestem przekonany i badania to potwierdzają, że w przypadku elektrowni atomowych większość gmin zagłosowałaby w referendum na tak. Dokładnie tak i ja chciałem się podpisać pod tym, bo to jest clue tak naprawdę. Ludzie nie są durni. To ja jestem na przykład wielkim fanem CPK. Ludzie nie są durni w swojej zbiorowości. Jakbyśmy zapytali tych ludzi z tym CPK, ci, którzy mówią, Boże, ojcowizna, ja tu mieszkałem. Jakby im dobrze zapłacono, to nie byłoby problemu z wytyczeniem pewnych rzeczy. I teraz, ale proszę mi dać skończyć. Teraz kwestia jest tego typu, że takie referenda są obroną mieszkańców przed różnymi inwestycjami, ale to nie znaczy, że na pewnej szali nie można się godzić za pewne korzyści, bo to, że władza przychodzi i za bezdurne chce coś dostać, no to jest standard, prawda? Ale my się możemy bronić. I teraz jeszcze tylko panu powiem druga rzecz, bo to pięknie Tomek ujął, ale druga rzecz jest równie istotna. Na razie mamy problem w ogóle z tym, żeby do jakichkolwiek referendów w Polsce dochodziło, tak? Zanim będziemy mieli problem, że referenda zaczną blokować różne inwestycje, to po pierwsze chciałbym mieć ten problem, a po drugie to jest jak z elementem uczenia się. Demokracja i złe decyzje podejmowane przez wspólnotę, a potem konsekwencje są procesem uczenia.
i dajmy ten proces przeprowadzić. Na takim stanowisku przynajmniej jesteś. Tak jest. Panie Grzegorzu? To znaczy, ja powiem, wrócę do tego tematu, co poruszyłem na początku. Trzeba nadal wrócić do szkół. To, co mówiłem, zacznijmy od uczniów. My tutaj jesteśmy świadomi. Ale my wszyscy nie mamy czasu, żeby czekać, aż oni dojrzeją. Ale te 30 lat perspektywa. Jest. Niech pani jest, wierzy, niech pani wierzy, że 70% mieszkańców tego miasta, a nawet bym śmiał powiedzieć, że 90% tych mieszkańców tego miasta ma wszystko w czterech literach. Ale 10% na pewno nie, bo się podpisało pod referendum. No i to jest problem właśnie z tym, że to jest za mało, żeby referendum... Ogromny zaciek. To nie jest za mało, bo tutaj są problemy proceduralne z prawem, a nie z tym, że... Ale nie, ja wiem, no wiem akurat to. Proszę Państwa, mamy 10 ostatnich minut, oczywiście potem Państwo mogą zostać, ale już i tak późna godzina. Czy jeszcze ktoś, jakiś głos? Ja tutaj, co Pan powiedział... Przepraszam, bo tutaj Pan... tak? Jeśli mogę, znaczy ja też polecam Państwu... Ja wiem, że to jest trochę zadanie takie, jakby być jakimś masochistą, ale sesje Rady Miasta są transmitowane, tak? Są transmitowane online. Masakra. Ja wiem, bo ja słucham i je oglądam. To jest masakra, jeśli chodzi często, no nieraz to jest kabaret, nieraz to żenujące. Ale inaczej, żebyśmy też czasem wyzbyli się albo przekonali się, że te plotki, które chodzą po mieście, są prawdziwe bądź fałszywe, tak? Na tych nagraniach widać, jak pani Jadwiga odbiera SMS-a, w mundurze zgłasza wniosek o zamknięcie dyskusji, tak? Na tych nagraniach czasem słychać, co tam się wtedy dzieje. One są wyciszone, nie wycięte, ale... Pani radna. Uczestniczę na sesjach Rady Miasta, nie odtwarzam, bo miałam... Chyba nie ma sensu trzech czy czasami czterech godzin odtwarzać. Jednakże no nie mogę się do końca zgodzić, bo kwestie, które przecież nie wiem, czy obserwuje Pan moją stronę. Ja często używam sesji Rady Miasta, wycinam sobie niektóre urywki i one są udostępniane na Facebooku. U mnie braków nie ma, a nie jestem łatwą radną dla obecnego prezydenta, bo zadaje niewygodne pytania. Co do kultury, która jest na sesjach Rady Miasta, no to wszyscy wiemy, pan prezydent ostatnio, może to wytnę, ale to pokażę, zwróciłam uwagę panu prezydentowi, że nie zwraca uwagę osobom swoim współpracującym, czyli prezesom, dyrektorom, kierownikom, które, tak jak pan słusznie zauważył, tam są różne komentarze i nikt na to w ogóle nie reaguje. Wręcz przeciwnie, pan prezydent na ostatniej sesji nawet uśmiechnął się kilka razy, słysząc niektóre wypowiedzi swoich osób, znaczy osób współpracujących. To są oczywiście sytuacje niedopuszczalne i choćby nawet też dlatego, chociaż to jest, myślę, że to jest ostatni punkt, do którego należało pana prezydenta zwolnić z tej funkcji, ale to jest jedno, myślę, że kultura i poszanowanie dla wszystkich radnych, niezależnie jakie one są opcje polityczne, czy jakiego ugrupowania, stowarzyszenia, to po prostu się należy. Dzięki bardzo. A ja proponuję. Jeszcze a propos tych sesji, to znaczy, jeszcze za jedną rzeczą głosuję, żeby one nie były w kiblu nagrywane. Ale jakość dźwięku jest fatalna. Znaczy, z kibla po prostu. Posłuchajcie jedną rzecz. Ale poczekajcie. Powiem wam jedną rzecz. Nie gadajmy już o tym, co jest na sesji, co jest od dyrektora, co mówią albo coś. Albo chcemy zmieniać to miasto i idziemy w nowe rozdanie, albo się cały czas skupiamy i mówimy, co robią oni, albo cokolwiek. Albo zostaje nam tylko albo zostaje pogadać i będziemy dalej gadać, albo zmieniamy to i robimy, idziemy dalej. Mamy pytanie tutaj z internetu, do ciebie, Mariusz, Agnieszka. Przeczytamy tutaj. Ile podpisów zebrano, ile osób zbierało, w jaki sposób? Po klatkach na ulicy interesują mnie patenty na zbiórki. Także to się. Znaczy, patent na zbiórki. Zebraliśmy około 8 tysięcy podpisów. Zbieraliśmy praktycznie grupą osób, która jest tutaj obecna. No może nie wszyscy, ale to była grupa około 10 osób. Plus od czasu do czasu mieliśmy jeszcze osoby, które nam pomagały, czyli na zasadzie gdzieś tworzyły punkty tych zbiórek podpisów, donosiły nam te podpisy. Ale też mieszkańcy sami też się tak, mocno jakby tak, w tym o tym czy... mówię właśnie, że mieliśmy dodatkowo, ludzie pobierali karty, bo my żeśmy zamieścili karty
do zbierania podpisów za referendum u nas na stronie internetowej, które można było wydrukować. I mieliśmy te karty donoszone. Taki mieliśmy patent. Social media, zamieszczanie karty na stronie, stworzenie grupy, ale przede wszystkim też my codziennie mieliśmy spotkania online. My codziennie żeśmy rozmawiali, my planowaliśmy codziennie, gdzie pójdziemy, w które miejsce, które osiedle, gdzie będzie zbiórka, kto będzie na tej zbiórce. Byliśmy systematyczni i dlatego udało nam się to zrobić i udała się ta zbiórka. Zrobiliśmy ambasadorów. Na każdym osiedlu była mapa, byli ambasadorzy, którzy byli takimi osobami, gdzie dostarczane do nich były jakby karty. Wszystko mieliśmy zaplanowane. My naprawdę bardzo, bardzo sumiennie do tego podeszliśmy. Dlatego no, można powiedzieć, że w miesiąc czasu tą wymaganą, te 5400 tak, mieliśmy złożone i myśmy złożyli przed czasem. I dlatego to się okazało, że z dużym zapasem. Który okazał się niewystarczający. Bo mimo wszystko dostaliśmy później informację, bo jeszcze byliśmy w czasie zbierania tych 60 dni. Informację, że po przeliczeniu brakuje 590. Tak. I były święta. Przed samymi świętami wielkanocnymi, to był bodajże Wielki Czwartek albo Wielki Piątek, ja dostałam telefon od komisarza wyborczego, że mam się stawić, bo brakuje podpisów i mamy 3 dni dosłownie, a to był okres świąteczny, żeby donieść brakujące podpisy albo ucinamy sprawę. No to musieliśmy się bardzo szybko zmobilizować i stanęliśmy na rzęsach, żeby te podpisy zebrać. Udało się to zrobić, aż no było widać zdziwienie na twarzach urzędników i w delegaturze, bo oni po prostu chyba już otwierali szampana, a tu się okazało, że jednak nie koniec. Donieśliśmy te podpisy, ale nagle okazuje się, że znowu. Ale to jest to, czytałam właśnie a propos tych wniosków systemowych i tak dalej. To jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja w tym roku pierwszy raz w życiu brałam udział w komitecie wyborczym. Asystowałam, byłam członkiem komitetu, liczyłam głosy, przyjmowałam podpisy i tak dalej. I co zwróciło moją uwagę? My przecież żeśmy asystowali też przy weryfikacji tych podpisów w delegaturze. Codziennie z naszej grupy była tam jedna osoba, która po prostu biernie obserwowała cały proces weryfikowania podpisów. Tam były 2 osoby plus komisarz, którego nigdy nie było, i dyrektor delegatury w osobie pana Kopki, którzy po prostu te podpisy cały czas tam na system rzucali, sprawdzali, weryfikowali. Moją uwagę w kontekście udziału później w wyborach krajowych w komisji zwróciło to, dlaczego nie ma mężów zaufania przy takiej procedurze, dlaczego nie ma obserwatorów, dlaczego to nie jest nagrywane, bardzo tak jak się dzieje wniosek na wyborach. Super. Dlaczego? To daje pole manewru. U nas była w komisji, znaczy w delegaturze, przy weryfikacji podpisów, co miało miejsce również na poprzednim referendum, osoba, która jest w jakiś tam sposób spokrewniona z panem prezydentem. Dlaczego coś takiego ma miejsce? Dlaczego wymienia w trakcie trwania referendum, w trakcie już złożenia wniosku o referendum, wymienia się komisarza wyborczego? Nas przyjmował komisarz Barliński. Tak, Barliński. I nagle po kilku dniach okazuje się, że my mamy nową panią komisarz, chociaż jeszcze jakby kadencja poprzednika się nie zakończyła. I to też było takie zdziwienie, bo wydaje mi się, że jak już jeden komisarz zaczyna tą procedurę, to powinien ją skończyć, a nie nagle wchodzi nowa pani. Notabene, jak się później okazuje, bo przecież wysyłaliśmy zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, pani notariusz, która nie dość, że jest spokrewniona, jest córką prezesa Sądu Okręgowego, to jeszcze oprócz tego świadczy usługi na rzecz miasta. Czy nie ma tutaj konfliktu interesów? Jest. Ja chciałem powiedzieć, że wniosek systemowy jest świetny, zapisałem. To jest coś, co na pewno wprowadzimy do też naszych postulatów. Proszę Państwa, będziemy kończyli, bo jest za minutę. Jeszcze Państwo na pewno w podgrupach sobie porozmawiają. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy. Bardzo miło było.